Dzisiaj nagrywamy film z cyklu wiosennego, więc wiosną szparagi, młoda kapusta, zupa szczawiowa, botwinka. Dzisiaj będzie młoda kapustka, którą moja rodzina bardzo lubi. To jest ta kapusta, która nie ma jeszcze zwiniętych tak do końca liści. Ją można jeść, jest fantastyczna na surowo, ale ugotowana, jak to się u nas mówi, na krótko, na gęsto, też jest pyszna. Dzisiaj będzie z odrobiną cebuli i połową kwaśnego jabłka. Normalnie do tej kapusty powinno się dodać takie jabłko, które jest jeszcze niedojrzałe, takie bardzo, bardzo kwaśne jabłko, ale to jest na razie koniec kwietnia i jabłonki to dopiero kwitną, bo kapusta oczywiście skądś tam do nas przyjechała, czyli mam pół jabłka jakiegoś tam i jedną małą cebulę. I robimy w ten sposób. Dajemy trochę masła. I wrzucamy najpierw cebulkę. Jak już cebulka tak po prostu tylko złapie, odrobinkę się poddusi, dodaję pół jabłka winnego. Najlepiej byłoby to kwaśne, niedojrzałe, ale trudno. I to dusimy, a w tym czasie kroimy kapustę. Ja wykroiłam głąb, bo on może być gorzki. Trochę ją umyłam, ściągnęłam te górne liście nieładne i kroję w takie jakie bądź kawałeczki. Do podduszonej cebuli z jabłuszkiem wrzucamy kapustę. Mi się wydaje, że jest jej tak bardzo, bardzo dużo. Ale zobaczycie, że jak się podgotuje, to zostanie tego naprawdę niewiele. Może 1/3 garnka. I teraz zalewam troszeczkę wodą. Ja mam chyba trochę za mały garnek, ale zaraz nam tej kapusty będzie. Ojej, nie, dobra, tego to się wytnie. Przykrywamy. Zaraz nam się zmniejszy. I za jakiś czas zaglądamy. Na razie niech się gotuje na takim średnim ogniu. Minęło 10 minut. Zobaczcie, o ile mniej już się tej kapustki zrobiło. I myślę, że jeszcze 5 i będziemy już ją zagęszczać. Kapusta się gotuje. Ona była jeszcze nieprzyprawiana, czyli teraz ją przyprawiam. Daję trochę soli. A może trochę więcej, bo ostatnio coś za mało daję tej soli. Troszeczkę cukru. Jakoś młode warzywa lubią ten cukier. Pieprz. I na koniec jeszcze doprawię cytryną. Można doprawić no, czymś na kwaśno. Cytryną, octem winnym. Czymś, co jest kwaśne. Albo właśnie dać to takie bardzo kwaśne jabłko. Ale tak jak mówię, teraz na razie to są dopiero te. Dopiero są kwiaty na jabłonkach. Dobrze, kapusta nam się dalej gotuje, a w tym czasie robimy zasmażkę. Pod patelnią już się grzeje, daję takie dwie niepełne łyżki zwykłej białej mąki i ją troszeczkę podprażam. Czyli po prostu na suchej patelni podprażam mąkę, żeby odrobineczkę zaczęła być brązowa, naprawdę odrobinkę, po prostu niech zacznie ładnie pachnieć. Mąka jest już podprażona, leciutko, nie ma być zbyt brązowa, ani nie ma być spalona. Zmniejszamy gaz i dodajemy masła. No, tak bym powiedziała, dwie łyżki. I dalej mieszamy. I teraz dodajemy wodę z kapusty. O. I rozprowadzamy. Tak, żeby nie było grudek. Tak długo, żeby się wszystko rozpuściło.
teraz wlewamy to do kapusty. Energicznie mieszamy. Proszę zobaczyć tutaj te grube liście, te nerwy. One są jeszcze twardawe, ale to takie ma być. To ma być taka młoda, fajna jędrna kapustka. I troszeczkę zakwaszamy, można octem jabłkowym, można cytryną. Ważne, żeby był ten kwaśny smak. I na sam koniec powinno się dać trochę pokrojonego koperku, ale niestety Adę wysłałam do sklepu po koperek, przywiosła mi pietruszkę, a pietruszka wyjątkowo do kapusty nie pasuje, więc dzisiaj nie dodamy nic. I taka kapusta bardzo fajnie komponuje się z mięsem, czy z ziemniaczkami, czy ewentualnie też można zrobić taki z młodej kapusty łazanki z makaronem. Bardzo polecam, bo się robi szybko, jest zdrowa. W takim razie smacznego. Na razie, pa!